Dzień dobry, witam was wszystkich. Cieszę się, że jesteście, że... Ja zapraszam też moich kolegów, moich koleżanki tutaj do mnie. To tutaj rolnicy są najważniejsi, to tak naprawdę my... Proszę państwa, jesteśmy po spotkaniu z ministrem rolnictwa. Po pierwsze, ja powiem tak, spotkanie było słabe, źle zorganizowane. Minister na spotkaniu nie panował nad porządkiem, nad tym, jak ma być prowadzone, więc było złe. Po drugie, nie wywiązał się minister z umowy. Spotkanie miało być dwustronne i faktycznie, może i było, ale dwustronne tak, że minister przyprowadził sobie dodatkowo kogoś, kto po prostu miał być z nim. Tak to wyglądało. Minister nie wywiązał się z umowy, ale my wyciągamy rękę i mówimy, jak jest. Jesteśmy skłonni do naprawiania polskiego rolnictwa, do ratowania polskiej żywności. Dzisiaj przedstawiliśmy cztery postulaty, cztery rzeczy do zrobienia. Cztery, które mają spowodować, że produkcja żywności w Polsce nadal będzie mogła być kontynuowana. Otóż pierwszy z nich to chcemy pokazać, kto jest odpowiedzialny za drożyznę. To, co mówi premier, jest nieprawdą. Dzisiaj za drożyznę nie odpowiadają rolnicy. Dzisiaj żądamy jednego. Na półkach sklepowych powinny być dwie informacje. Jedna, ile za dany produkt dostaje rolnik. Druga, cena, za którą sklep to wszystko sprzedaje. Okej. Pokażmy to ludziom, niech wiedzą, że dzisiaj rolnicy sprzedają ziemniaki za 30-40 groszy za kilogram, a są sprzedawane w sklepie po 3,50 czy 4 zł za kilogram. Tak samo inne produkty, te marże są horrendalne, zarabiają na nas zorganizowane grupy biznesowe i tylko one drenują kieszenie Polaków, a nie rolnicy. Postulujemy też o jedną rzecz. Jeżeli są szkody łowieckie w Polsce, kto ma za nie zapłacić? Skarb Państwa. To Skarb Państwa jest dzisiaj właścicielem tych zwierząt, to oni mają wypłacać rolnikom pieniądze za szkody łowieckie. Mówimy też jasno, musi się w Polsce rozpocząć walka z ASF-em. To, co mówił tutaj chwilę temu premier, kłamał. To od niego zależy. Minister to kłamał. To od niego zależy, czy strefy są w Polsce ściągane, czy nie. Od pracy naszych urzędników, od walki z tym ASF-em. Jeżeli Unia Europejska faktycznie będzie widziała, że w Polsce jest najwięcej ognisk ASF-u od 2018 roku, to nie będzie skłonna ściągać stref ASF-u. I to od naszych urzędników, od naszych polityków zależy to, zależy przyszłość polskich hodowców świń. Więc my powiedzieliśmy jasno. Minister jak najszybciej powinien przyczynić się do tego, by strefy z ponad 60 gmin, tam gdzie mogą być już ściągnięte, były ściągnięte. Nie zrobili nic, by one były ściągnięte, by to było zrobione. Rolnicy, kolejny temat do załatwienia na już, bo o tym mówimy. Rolnicy, żeby przejść na emeryturę, muszą sprzedawać ziemię, muszą się jej pozbyć, muszą się pozbyć całego majątku, który gromadzili. Mówimy jasno, trzeba jak najszybciej wprowadzić zmiany, które powiedzą o tym, rolnik, który nie ma komu przekazać gospodarstwa, który go nie sprzedaje, ma dostawać emeryturę. Dzisiaj mamy nawet wyliczone, ile to wszystko kosztuje. To nie są duże pieniądze dla państwa, a powinno być to wprowadzone. Jesteśmy w bardzo trudnym punkcie, gdzie minister na spotkaniu sam mówi. Ode mnie nie wszystko zależy, ja nie mogę. Więc my ciągle mówimy, panie premierze, Agrounia czeka na spotkanie z panem, bo pan minister powiedział, że od niego niewiele zależy, że on nie może rozwiązać wszystkich problemów. Panie premierze, apelujemy nadal o spotkanie. Będziemy rozmawiać z ministrem, ale dzisiaj minister pokazał jedno. Jest nieprzygotowany, nie wywiązał się z umowy i nie wie, jak zmienić sytuację polskiego rolnictwa, w tym hodowlę trzody chlewnej. Mamy sytuację, gdzie spółki Skarbu Państwa, mówię to z pełną odpowiedzialnością, biorą udział w spekulacji i podnoszą ceny nawozu. Minister na tym spotkaniu chciał ich usprawiedliwiać. To dzisiaj dostajemy informacje od rolników i od pośredników sprzedaży nawozów, że Grupa Azoty odmawia sprzedaży umówionych kontyngentów nawozu. Dlaczego? Bo za tydzień będą mogli sprzedać ten sam nawóz drożej. I tutaj minister skłamał, że nie ma na to wpływu. Jak najszybciej powinien wpłynąć na tą sytuację i uwolnić sprzedaż nawozów po normalnych cenach, takich jak to było umawiane. To ten człowiek, to minister Buda, ponosi za to odpowiedzialność, jeżeli nie będzie podjęta szybka i stanowcza reakcja. Mówimy o tym od dawna i to spotkanie, które tutaj się odbyło, to nie było spotkanie umówione przez ministra. Tak jak on chciał sugerować, że zorganizował spotkanie z Agrounią i z innymi związkami.
to spotkanie sobie wyszarpaliśmy. Zrobiliśmy to w imię rolników, by oni mogli poczuć, że ktoś za nimi stoi. Będziemy rozmawiać z ministrem, jak tylko będzie chciał, ale będziemy też stanowczo rozliczać i będziemy pokazywać, że wiemy, jak definiuje się dzisiaj problemy polskiego rolnictwa. Minister na całym spotkaniu jedną rzecz robił. Recenzował Agrounię. To jest cios poniżej pasa. Zrobił spotkanie z kilkoma organizacjami, a ciągle recenzował to wszystko, co my robimy, co my mówimy. Wręcz rozdał kartki z tezami, które sobie wymyślił. Chciałbym tą kartkę. To jest, proszę państwa, gra nieczysta. Rozdał kartkę, gdzie sobie wypisał sam jakieś tezy Agrounii, które sobie sam wymyślił. Powyciągał słowa z kontekstu. Tak rozpoczyna się spotkanie, na które się zaprasza rzekomo z dobrą wolą? Nie, tu nie było dobrej woli. Dobrą wolę ma Agrounia, że przyszła, że rozmawia, że chce rozmawiać. I to spotkanie nie było gestem dobrej woli ministra czy rządu. To spotkanie było wynikiem tego, że minister kilka dni temu znalazł się w ogromnej opresji, z której nie chciał wyjść. To spotkanie było wyszarpane przez nas i wynegocjowane na rozmowie, bo minister początkowo nie chciał się spotkać. I o tym niech też media wiedzą. On nie chciał się zgodzić na to spotkanie, które było tutaj dzisiaj. Nie chciał ustalić terminu, ale postawiliśmy twarde warunki. Taka jest ta Agrounia, boją się nas i niech się boją. Bo już tutaj minister mówił, że nie rozmawia ze związkiem, tylko z partią. Nie, Agrounia nie ma jeszcze partii politycznej. Ale to wszystko, co mówi minister, pokazuje na to, boją się Agrounii. I bardzo dobrze. Kogoś muszą się bać. Jeżeli chłopi nie zrobią porządku w tym kraju, to porządku tutaj nie zrobi nikt. Mówimy to jasno i będziemy stać przy tym stanowisku. To chłopi, to rolnicy zrobią porządek. Położymy kres drożyźnie, położymy kres skłócaniu ludzi i naprawimy te tematy, o których mówimy od dłuższego czasu. Minister przyjął jasną taktykę. Taką samą, jak przyjmuje ten rząd w rozmowami z wszystkimi związkami, organizacjami i innymi partiami politycznymi. Wiecie jaką? Przeciągać, skłócać i pokazać, że za chwilę te rozmowy zerwą. Tak samo jak zerwali rozmowy z Czechami na temat Turowa. I będziemy też o tym mówić. I dzisiaj będą chcieli powiedzieć, że podwyżki cen prądu to nie jest ich wina. To oni nie przygotowali nas dzisiaj do podwyżek cen prądu, do transformacji energetycznej, do tych zmian. Tak samo jak ten rząd nie przygotowuje nas do zmian i transformacji w polskim rolnictwie. Tak, żebyśmy za chwilę za prąd płacili kilka razy więcej i za żywność, bo po prostu jej nie będzie. I będziemy stać na straży tego, żeby w Polsce było normalnie. Tutaj musi być w końcu normalnie. Jeżeli są pytania, ja chętnie odpowiem. Jakie są państwa postulaty wobec ASF, wobec tego, że tej sytuacji, którą wytworzył ASF? I jak ministerstwo powinno działać w tej sprawie? Ministerstwo dzisiaj nie ma pomysłu, jak działać. Przygotowaliśmy na dzisiejsze spotkanie krótką prezentację. Proszę państwa, jesteśmy w jednej z najnowocześniejszych hal do spotkań w całym kraju. Tutaj nie było rzutnika. Minister nie pozwolił nam użyć rzutnika, żebyśmy zrobili prezentację. To jest okradanie związku i organizacji z tego, jak się przygotowaliśmy do spotkania. Niemożliwość zaprezentowania nam wszystkiego, między innymi tego, o co pan pyta. I dzisiaj mamy w Polsce tragiczną sytuację. Mamy 110 ognisk. Tutaj ze mną są ludzie. Jest Jarosław Wojtaszak, który w strefie ASF-u jest od 3 lat. I on powie, jak wygląda walka z ASF-em w Polsce i to pewnie zamknie się w jednym zdaniu. Walki nie ma, to jest walka z rolnikami, a nie z ASF-em. No ale jaki jest pomysł państwa na walkę z ASF-em? Pomysł nasz jest jeden. Dzisiaj ten rząd musi zrobić wszystko, żeby utrzymać w Polsce hodowlę. Hodowlę szczególnie zarodowe, produkcję prosiaków, produkcję świń. Trzeba zrobić wszystko. I rząd dzisiaj powinien wyciągnąć, rząd musi ponieść odpowiedzialność za błędy, które zrobił. Tym rolnikom, wszystkim, którzy mają dzisiaj straty z powodu ASF, należą się pieniądze. I jasno będziemy o tym mówić. Ściąganie stref. Rząd nie robi nic, żeby ściągnąć strefy z ponad 60 gmin. Ministerstwo wysłało i główna weterynaria po czasie dokumenty mogli zrobić to szybciej do Komisji Europejskiej. Nie zrobili tego tak szybko, jak mogli, czym zakneblowali sobie usta i możliwość naciskania na Komisję Europejską, żeby zrobić to szybciej. I za to odpowiedzialność ponosi minister rolnictwa Grzegorz Puda. To on zatrudnia ludzi, to on pokazuje ludziom, co trzeba zrobić,
I to nie poszczególni urzędnicy, czy nawet główny lekarz weterynarii. To minister. Dzisiaj ponosi odpowiedzialność za to, co dzieje się w kraju z ASF-em. My mówimy jasno. Kontrolę nad dziką zwierzyną musi przejąć Skarb Państwa, nie może tego zrzucać na Polski Związek Łowiecki czy kogoś innego. To dzisiaj Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za nieudaną walkę z ASF-em. Który minister był lepszy, Ardanowski czy Puda? Nie mieliśmy dobrego ministra w ostatnim czasie. I o tym mówią dokładnie liczby zarządów Prawa i Sprawiedliwości. W ciągu każdego dnia zamyka się około 70 gospodarstw. Od początku tego roku w Polsce każdego dnia 250 gospodarstw rezygnuje z hodowania świń. Dzisiaj to jest więcej. Tutaj nie można mówić o dobrej polityce. Ta polityka to wynik kilku lat beznadziejnych rządów, jeżeli chodzi o rolnictwo. My wyciągamy rękę, chcemy pomóc. Zobaczymy, co czy będzie. Czy widać dobrą wolę ze strony Ministerstwa Rolnictwa? Nie widać dobrej woli. To nie jest dobra wola, zaczynając w taki sposób spotkanie od rozkładania propagandowych kartek. To nie jest dobre, skłócając na jednym spotkaniu różne związki i organizacje. Ja wykonałem gest na tym spotkaniu, podałem rękę wszystkim przedstawicielom, którzy byli na tym spotkaniu, pokazując, że nie ma dzisiaj wśród organizacji rolniczych wrogów, ludzi do siebie źle nastawionych. Mamy jedno, wspólny interes. I minister tego nie zmieni, nie skłóci nas, a chciał to zrobić na spotkaniu za tymi drzwiami. Planujecie Państwo jakieś protesty? Jeżeli dzisiaj te rozmowy nie przyniosą konkretnych efektów, to ja sobie nie wyobrażam, żeby kolejnych działań na drogach czy podobnych nie było. Tutaj zostaliśmy wyciągnięci bardzo daleko z Warszawy. Umawialiśmy się inaczej. I to też był element strategii politycznej ministra. Nie chciał nas przyjąć w ministerstwie? Okej. Dobrze, ale będziemy nalegać na to, żeby się spotkał, żeby rozmawiał i będziemy dzisiaj mówić bezpośrednio. Trzeba rozwiązać te problemy w ciągu kilku dni. Dzisiaj minister dostał od nas elementy do zrobienia. Niech je wykona. To jest nasz pracownik. Niech to zrobi. Jeżeli tego nie zrobi, znaczy, że nie ma dobrej woli, trzeba wychodzić na ulicę. Ja sobie nie wyobrażam dalszych tak rosnących kosztów prowadzenia gospodarstw i zaniżonych, a jednocześnie zaniżonych cen produktów rolnych, bo po prostu nie będziemy mieli z czego za chwilę żyć. I jeżeli jeszcze premier wychodzi i mówi, że podwyżki cen żywności, to rolnicy się wtedy cieszą, kiedy żywność w sklepach drożeje, no to to jest dramat. To znaczy, że minister nie rozumie tego, ani premier nie rozumieją tego, co dzieje się w kraju. Dziękuję.